Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, tym razem w takiej atmosferze trochę plenerowej. Krzysztof Gędy kłania się Państwu, a ze mną jest raper Tadeusz Polkowski, znany nie tylko wielbicielom hip-hopu, ale także i pewnie znacznie szerszej publiczności, między innymi z uwagi na to, że zajmuje się też w swoich piosenkach tematyką patriotyczną. I to chyba będzie moje pierwsze pytanie. Co się dzieje takiego, że dzisiaj w popkulturze jest takie duże zainteresowanie tematyką patriotyczną, historią, zwłaszcza tą najnowszą, bo rapujesz nie tylko ty, ale też i twoi koledzy. Śpiewa też zespół Depres, wyszła ostatnio płyta Panny Wyklęte. Jakbyś zdefiniował to poruszenie takie, można powiedzieć, w popkulturze, zainteresowanie patriotyzmem? Myślę, że wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Pytanie, dlaczego tak długo to trwało, jak czytamy Nie trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza, to tam o upaszce jest szereg razy wspomniane, a książka wyszła w 69 roku. I pamięć, i popularność historii Polski powraca, wzrasta z tego, co mi się wydaje, od wielu lat tak naprawdę. Natomiast kilka lat temu nabrało to wszystko jeszcze tempa dodatkowo. A później tak jak, no, jeśli chodzi o ilość utworów hip-hopowych czy w innych gatunkach muzycznych, no to zawsze, gdy jakiś temat staje się bardziej popularny, okazuje się, że więcej osób zaczyna brać w tym udział. Plus jest to też kwestia tego, że osoby zainteresowane tym wcześniej teraz wypływają, teraz się okazuje, że jest taki wykonawca, na przykład pierwszy kawałek powstał już wiele lat temu. Za to wszystko oczywiście odpowiedzialna jest polska historia, która nie jest dużym powodem do wstydu, tylko wielkim powodem do dumy. I to jest, mi się wydaje, przede wszystkim motor napędowy. A z kolei wśród młodych, gniewnych artystów, można powiedzieć, takich, którzy wybierają jakąś formę buntu, jeśli chodzi o tematykę i o profil swojej działalności, no to temat żołnierzy wyklętych, no pomijając już samą nazwę tego zjawiska, mówiąc brzydko, no to jest to pamięć, która była bardziej niż inne wątki polskiej historii ukrywana, zakłamywana. I to myślę, że też daje dodatkowego kopa tym, którzy lubią odkrywać nieznane tematy. A co dla Ciebie było takim kopem, żeby odkrywać ten temat? No to najczęściej zadawane mi pytanie. Wtórny analfabetyzm, który zacząłem przełamywać, a oprócz tego chcąc głębiej rozdłubywać to, co dzieje się aktualnie, sięgnąłem po książki dotyczące najnowszej historii Polski, a później doprowadziło to do tego, że siedzimy tutaj dzisiaj teraz i różnych projektów, różnych zdarzeń, w których brałem udział, jest już masę i jakoś ciężko mi przestać na tą chwilę. Szykujesz taki wielki projekt z okazji 70. rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, drugiego wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. To ma być aż 70 koncertów, które planujesz zorganizować i twierdzisz, że mówisz to z pełną odpowiedzialnością. A to jest masa przecież. Pytanie, masa na ile pracy. Jestem wiarygodny, mówiąc to. Natomiast myślę, że jesteś. No to określenie, że to jest związane, że to jest z okazji wkroczenia Sowietów, no troszeczkę dziwnie brzmi. Znaczy tak w cudzysłowie oczywiście z okazji. No. Tutaj kryptonim całej akcji to Burza. Burza 2014 w tym wypadku. I oczywiście nazwa i kryptonim samej akcji pije do 70. rocznicy akcji Burza, natomiast całość nie będzie odnosić się tylko i wyłącznie do tego wycinka działalności Armii Krajowej, czyli do Powstania Powszechnego, które rozpoczęło się de facto właśnie w momencie wkraczania Armii Czerwonej, przesuwania się frontu już przez terytorium Polski. Z racji tego, że pomijając to, że rok przyszły w ogóle jest bogaty w różne okrągłe czy półokrągłe rocznice, od wymarszu kadrówki przez wybuch II wojny światowej, właśnie pierwszą inwazję sowiecką, mamy 70. rocznicę Monte Cassino, czy 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, którą datujemy właśnie na 27 września, czyli powołanie Służby Zwycięstwu Polski. To jeszcze trwała wojna obronna 1939 roku, jak już zawiązywano tę pierwszą organizację konspiracyjną, przekształconą, później przemianowaną na ZWZ, a później
już kilka lat później na Armię Krajową. Także burza ma być tutaj kryptonimem przenośnym. Ma to być burza raczej stanu świadomości historycznej, a nie tylko coś, co pije dokładnie do tego wycinka działalności polskiego państwa podziemnego. A powiedz mi, kogo udało ci się namówić już do tego, żeby śpiewał? Czy już masz jakieś takie, czy możesz mówić w ogóle już o tym, o jakichś takich rozmowach, kto się już zgodził, kto będzie tam śpiewał lub rapował? Bo na pewno ty będziesz tam jedną z osób, które będą takim liderem tego... Znaczy, trzonem całej akcji będą takie koncerty hip-hopowo-symfoniczne, takie jak już graliśmy kilkakrotnie. Ostatnio zresztą na Małym Rynku w Krakowie się udało taki koncert zrealizować. Najbogatszy skład, jaki brał udział w takim koncercie, no to w Wigilię Dnia Żołnierzy Wyklętych w zeszłym roku, znaczy w tym roku kalendarzowym. Wtedy było na scenie prawie 200 osób w Filharmonii. I to będzie jakiś trzon. No. Natomiast gdzie tylko będzie się dało, będziemy dolepiać do tego, mówiąc brzydko, innych artystów. I tu nie chciałbym zdradzać jeszcze szczegółów. Nawet dzisiaj rano jeszcze przeprowadziłem kilka rozmów i wszystko wskazuje na to, że cała akcja burza rozpocznie się koncertem w Krakowie w styczniu. Nie będą to te pierwsze dni stycznia niestety, tylko bardziej połowa. To już jest akurat wypadkowa wolnych terminów artystów i wolnych terminów w klubie, w którym to może się odbyć. Natomiast z tego co na razie ustaliliśmy, to całość burzy, jeśli chodzi o koncerty, będzie się rozpoczynać koncertem Tajne Komplety, drugą edycją tego koncertu. Taki koncert odbył się już 8 czerwca bieżącego roku. Jeśli wierzyć menedżerce klubu, był to rekord klubowy Krakowa w ogóle tamtego sezonu. I no, w klubie było około 1500 ludzi i cała plejada gwiazdorów hip-hopu z Polski, a oprócz tego oprawa merytoryczna. Całość otwierana była przez jednego, wydaje mi się, z najciekawszych, oczywiście z całym szacunkiem do wszystkich wspaniałych weteranów walk o niepodległość, jacy mieszkają w Krakowie, natomiast pan kapitan Stanisław Szuro jest z pewnością postacią nietuzinkową i człowiekiem niezwykle ciekawym, i to jeśli chodzi o jego przeszłość, drogę bojową, jak i to, co prezentuje sobą, jeśli chodzi o zdolności oratorskiej. Mhm. A planujecie też, oprócz samych koncertów, planujecie też takie, można powiedzieć, troszkę akcje edukacyjne, to znaczy mają być jakieś spotkania, rodzaj takiej konferencji, a nawet też pomoc między innymi dla weteranów, mają być zbiórki też pieniężne dla weteranów. No, to jest, można powiedzieć, rozszerzenie tego, co już udało nam się zrealizować w ostatnim czasie. Kraków może się pochwalić tym, że miały to miejsce największe, najbogatsze, najszersze obchody właśnie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tu też były dwie konferencje naukowe, kilka koncertów, spektakl, spotkania ze świadkami historii właśnie i z kolei właśnie konferencje naukowe. Także tutaj, no, oprócz tego oczywiście uroczystości, przemarsz i tak dalej, i tak dalej. Także w tym momencie można powiedzieć, że rozszerzamy to na powielamy ten schemat, jeśli chodzi o działalność na terenie całej Polski, tak żeby w mieście, w którym się taki koncert odbywa, stanęła również wystawa plenerowa, żeby było jakieś spotkanie. Jeśli się uda ściągnąć, mówiąc brzydko, jakiegoś kombatanta, no to tym lepiej, jeśli nie, no to właśnie chodzi o spotkania z naukowcami, projekcje filmów, a jeśli chodzi o wymiar charytatywny, no to zarówno chodzi o pomoc dla kombatantów. No, w zeszłym roku szczególnie było to skierowane w stronę tych, którzy zamieszkują Kresy Wschodnie. Natomiast w tym roku tę zbiórkę rozszerzamy. Będziemy wspomagać również ogólnie Polaków zamieszkujących te tereny za wschodnią granicą Polski. Będziemy również zbierać na pieniądze na wszelkie formy upamiętniania historii, czyli murale, tablice pamiątkowe czy pomniki. Także całość akcji jest wielowątkowa, bo same historie już są, to znaczy same koncerty już są jakiegoś typu lekcją historii, dlatego że jest dużo opowiadania między utworami i same utwory też są jakąś narracją historyczną. Natomiast oprócz tego będzie cała gama wydarzeń, które będą miały jeszcze bardziej podkreślić, jeszcze bardziej zapaść w pamięci. Tak mówiąc najprościej, no to jeśli 2 tygodnie przed koncertem w jakimś mieście w dobrym punkcie będzie już stała wystawa plenerowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej,
to myślę, że to już będzie jakiś mechanizm do tego, żeby zabijać ludziom klina, szczególnie tym, którzy po prostu nie mają żadnej świadomości odnośnie tamtych czasów. A powiedz jeszcze na koniec, dlaczego w ogóle wyklęci? Dlaczego akurat ten element historii? Dlaczego II wojna światowa? Dlaczego żołnierze wyklęci? Kiedyś powiedziałeś u nas zresztą w wywiadzie na stronie internetowej na ph24.pl, powiedziałeś, że ciebie wzruszają te historie o wyklętych, ale skąd w ogóle sama pasja do tego tematu? No, po pierwsze dlatego, że dosyć niedawno zacząłem tę historyczną reedukację i chronologicznie cofam się coraz głębiej. Po drugie to, o czym już mówiłem, czyli temat żołnierzy wyklętych był najbardziej zepchnięty w nieświadomość, w zapomnienie i zakłamanie. Już przecież czasy opozycji demokratycznej lat późniejszych, czy czasy z kolei nawet działalności Armii Krajowej z okresu II wojny światowej są mniej zapomniane i szerzej znane. Inaczej się ma oczywiście sytuacja z działalnością Narodowych Sił Zbrojnych w okresie II wojny światowej. To już był temat wsadzony, można powiedzieć, do jednego worka z żołnierzami wyklętymi z okresu II konspiracji. I to jest rzecz istotna. A druga kwestia jest taka, że żeby jakoś wywoływać odruch poczucia dumy u młodych ludzi, u moich rówieśników, czy u jeszcze młodszych ludzi, to łatwiej się sięgać po przykłady, które po pierwsze są bardzo obrazowe, bardzo jaskrawe, a oprócz tego nie są odległe bardzo. Ciężej się wczuć w sytuację, jaka była tutaj 1000 lat temu i ciężej uczyć patriotyzmu i chłonąć dumę z bycia Polakiem na bazie historii wojów Chrobrego, niż na historii ludzi, którzy w dużej części jeszcze żyją do dnia dzisiejszego. No, pomijając to, że już na przestrzeni wieków mogło się wydarzyć bardzo wiele i tak naprawdę wielka potęga I Rzeczpospolitej, tak naprawdę mogłoby się to potoczyć różnie i ma jakiś bardziej pośredni wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Natomiast to, co się działo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie trzeba być szczególnie wysokiej klasy matematykiem, filozofem, czy historykiem, czy socjologiem, żeby dojść do wniosku, że jednak to ma mocniejszy wpływ na to, co się dzieje teraz. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia.